przedstawić drużyny, przedstawicieli drużyn, które biorą udział w kolejnej edycji Mistrzostw Polski. W bieżącym roku bierze udział w naszych zawodach ponad 30 drużyn. Będziemy przedstawiali je w kolejności, tak jak nie wychodzą, pewnie się skomplikowane, natomiast będzie to wszystkie, które biorą naszego zawodu. Kuba S. Niewic, Kraków, Środki Klub Sportowy Niewic. Akcjon Państwu, Warszawa, Szkoła Polskiej Szkupanki i Olsztyn. Zatrzymka Szkoła Muszów. Rzeszowski Ośrodek Punktu Muszów Rzeszów. Młodzieżowy Klub Sportowy Punktu Wieliczka. Szkoła Mama, Warszawa. UKM Czołga Punktu. Polski Towarzystwo Punktu Modliszki, Warszawa. Tutaj na zielonym dywanie są przedstawione formy tradycyjne, tak jak kiedyś uczono w chińskich szkołach, Shaolina, albo w Wudangu, albo w tym podobnym. I też jak sędziowie oceniają technikę, twardość albo miękkość stylu, zależy od danego stylu. No i tutaj na trzecim to jest leitai, jest to jakby ring taki. No i tutaj jest tak, jest stolik sędziowski, do tego jest 5 sędziów punktowych i jeden sędzia ringowy. No ja w tym momencie jestem już sędzią ringowym. Czyli ogólnie sędziuje pan walki na środku. Zawodnicy nie pozabijali. Panie Wojtku, co by pan chciał życzyć zawodnikom, którzy biorą udział oczywiście w dzisiejszych mistrzostwach i czego należy życzyć w ogóle na przyszłość, jeżeli chodzi o tą dyscyplinę, profesję i oczywiście pasję pana również? Powiem szczerze, że chciałbym życzyć wszystkim zawodnikom powodzenia, żeby się każdemu z nim udało, żeby spełnić swoje życiowe pasje, realizowali się, żeby nie mieli problemów później z kontuzjami, żeby byli zdrowi, żeby później się im żadne dziwne rzeczy nie przytrafiały. A polskiemu związkowi no to życzę tego, żeby się bardziej reklamował, żeby jak to zaczął z innymi jeszcze klubami może bardziej współpracować, żeby to się bardziej wszystko rozszerzyło, żeby ludzie dopiero dowiedzieli się nie tylko z tym, co to jest wushu kung fu, bo na razie ludzie niestety nie wiedzą co to jest i żeby ludzie w ogóle pojmowali, co to jest kung fu wushu. Dziękuję ślicznie. Dziękuję również. Kolejny wstawnik. Marta Szulca, Agnieszka Bankiewicz, Ewa Bułatek, Agata Kobylnik, Joanna Umańska, Agnieszka Tuba-Grochowska, Ewelina Szczepkiewicz, Anna Kuja. I zapraszam pierwsze dwie zawodniczki. Magda Szulca, Złoty Lew, Agnieszka Markiewicz, Akademia Wushuna Adventure Zone. Przygotowuje się Ewa Bułatek, Agata Kobylnik. Kolejny zawodnik Mateusz Rzeszowski przygotowuje się dalej na dowód.
Daria Proto. Ostatnie wywołanie Daria Proto. Kolejna zawodniczka Monika Muszyńska. Przygotowuje się Waleria Rutkowa. Kolejna zawodniczka Waleria Rutkowa, przygotowuje się Monika Łotyczyńska. Dobry, nazywam się Krzysztof Witkowski i jestem przedstawicielem firmy, która sponsoruje Polski Związek WSZ i tegoroczne Mistrzostwa Polski. Panie Krzysztofie, firma zajmuje się czym? Napoje energetyczne, soczki, może pan przybliżyć? Firma jest dystrybutorem napojów, głównie naturalnego pochodzenia. Za jednym wyjątkiem dystrybuujemy też napój energetyczny Cyborg. Słyszałem, że na bazie naturalnej, czyli pomaga to sportowcom jakże? Pomaga sportowcom w utrzymywaniu świeżości, kondycji, także nasze soki, które są produktami już w 100% naturalnymi. A ja mam takie pytanie, może troszeczkę bliższe. A skąd pomysł na wushu i skąd pomysł na wsparcie w sumie chińskich sztuk walki tutaj w kraju? Ja wiem, że sporty walki to w zawodnicy, można powiedzieć, niektórzy mogą być w cudzysłowie cyborgami, ale skąd ten pomysł? Jest to pewien rodzaj mentalnego powrotu, ponieważ wychodzę z tego środowiska, można powiedzieć, od 40 lat, bez mała. Także wracam jakby na swój grunt i środowisko wushu jest moim jakby pierwszym sportem, który uprawiałem w życiu.
No to jest niebawem ciekawostka, także mamy nadzieję, że oczywiście Cyborg i Uszu będzie współpracowało. A jakie plany na przyszłość? Plany na przyszłość takie, że zamierzamy wesprzeć Polską Federację Wushu, zarówno sponsorsko, jak i organizacyjnie w pozyskiwaniu innych sponsorów. Przywrócić tej organizacji wydaje się należyty wymiar w kraju. Przy takiej ilości uprawiających ten sport chyba najwyższa pora. Dziękuję serdecznie. A co by mógł Pan powiedzieć widzom, ewentualnie zawodnikom dzisiejszej imprezy? No ja myślę, bardzo prosty przekaz. No, ćwiczcie kochani, bo naprawdę nic lepszego Was nie może spotkać w życiu, jak uprawianie sportu. Słuchajcie, jesteście na Mistrzostwach Polski, startujecie. Jak wyniki? No, myślę, że dałem z siebie wszystko. Myślę, że będzie okej, na następnych zawodach będzie lepiej. A jak ta walka Ci teraz poszła? Nie było za dobrze, ale na to, co jestem przygotowany, jest dobrze. Czyli pełen optymizm. A tutaj taki najmłodszy uczestnik. Przedstaw się, jak masz na imię? Szymon Komorowski. Szymon, czy ty już dzisiaj startowałeś? Nie, będę walczył jutro. Jutro. A ilu masz zawodników w swojej kategorii? W swojej kategorii mam zawodników dwóch. Znasz ich? Walczyłeś już wcześniej? Jak wydaje ci się, czy uda ci się ich pokonać? Tak, pokonam. Pokonasz. Jeszcze dziewczyna. Ty się nazywasz? Magda Kodura. Magdalena. Madziu, a powiedz, jak u ciebie wyglądają treningi, gdzie trenujecie? Mniej więcej od kiedy zajmujesz się sztukami walki? Zajmuję się już od niecałych 2 lat. Trenuję w Gaszowicach, na Śląsku. I ogólnie, no, fajne treningi, przez całe wakacje trenowałam. Z kolegami, koleżankami, ogólnie fajnie. A powiedz mi, skąd pomysł na sztuki walki? Czy ktoś cię namówił? Czy to jest po prostu, nie wiem, sytuacja cię zmusiła w życiu? Czy po prostu od dziecka masz taką pasję? Sytuacja mnie zmusiła i ogólnie tata mnie zapisał. No i tak jakoś wyszło. A co możecie, słuchajcie, powiedzieć osobom, które nie trenują, nowym osobom? Że warto trenować. A warto dlaczego? Ponieważ można zwiększyć własną tężyznę fizyczną, no i możemy się czuć bardziej bezpieczni na ulicy i w różnych innych miejscach. No szanowni Państwo, z takimi młodymi ludźmi myślę, że powinniśmy się czuć bezpiecznie. Dziękuję serdecznie i życzymy oczywiście jak najlepszych wyników.
Rozmarszu. Przechodzimy do kolejnej kategorii wiekowej.
mężczyźni 34-45 na kolejnych startach. Dariusz Blok, Stefan Dżał, nie jestem pewna nazwiska, wymowy i Kowalczyk. Thank you.
zawodowy. No, i Anna,
Zatwarta. Dobra! Dobra!
Nazywam się Kamil Widawski. Kamil, startujesz w tych zawodach, to są Mistrzostwa Polskie. Powiedz, w jakiej kategorii startujesz? Aktualnie startuję do 65 kg, kategoria 17-18 lat. Proszę, powiedz nam tak w skrócie, czy to jest sport, który ty wybrałeś z pasji, z przypadku? No myślę, że jest to pasja. Na początku, na pierwszy trening namówiła mnie mama. Ja byłem trochę przeciwny temu, ale w końcu z czasem, kiedy chodziłem na treningi, no coraz bardziej mi się to podobało i w końcu zacząłem walczyć. A twoje największe osiągnięcia do tej pory? Byłem na Mistrzostwach Europy, na których zdobyłem brązowy medal. I myślę, że także gale zawodowe, no dwie walki na galach zawodowych wygrane. Gdzie te gale były? W Przowie. A powiedz teraz najbliższe plany, które masz przed sobą, starty w zawodach? No, jeśli wszystko by poszło po dobrej myśli, no to mam zamiar jechać na Mistrzostwa Świata. Jeśli się wszystko uda, myślę, że uda się mi to zrealizować. A gdzie się odbywają te Mistrzostwa Świata? W Singapurze.
No, to będzie, myślę, wycieczka życia, także trzymamy kciuki tutaj za ciebie i życzymy dalszych sukcesów. Dziękuję. No, nazywam się Agnieszka Gaczoł i ćwiczę kung fu. Jestem przedstawicielką kadry Polski. Agnieszka, powiedz mi kung fu, ale czym dokładnie się zajmujesz? Bo słyszeliśmy, że są formy, że są walki. Jak to u ciebie wygląda? Też walczysz? Czy wykonujesz te wszystkie elementy, jeżeli wykonujesz formy? Powiedz, na czym to polega? Znaczy, ja wykonuję formy. Jest to układ technik, które się wykonuje i są one obligatoryjne. Czyli już wcześniej ułożone przez dane osoby, które ja musiałam się nauczyć i je właśnie wykonuję. Są, formy się też dzielą na formy tradycyjne i sportowe. Tradycyjne mają dłuższą historię, są właśnie bardziej polegają na... mają zastosowanie, każdy ruch ma zastosowanie. Natomiast wushu, czyli kung fu sportowe, to bardziej jest takie pokazowe, bardziej estetyczne. Czyli możemy porównać to do tańca, jazdy figurowej na lodzie, czy jest podobnie punktowane? Trochę tak, trochę można to porównać. To myślę, że to na tej samej zasadzie właśnie są za techniki, za technikę, za wizualne wrażenia sędziowie również oceniają. A skąd pomysł na treningi? To jest teraz twój sposób na życie, pasja, może przyszła praca? Przyszła praca, mam trochę inne plany, natomiast pasja, tak, zajmuję się tym od 10 lat i nie planuję jak na razie przerwać, cały czas mam taką samą radość, czerpię taką samą radość z tego. Największe sukcesy? Drugie miejsca na Mistrzostwach Europy w tym roku, w Turcji, piąte i ósme miejsce na Mistrzostwach Świata. A jakie plany na przyszłość masz? No dalej się rozwijać w tym kierunku. Dalej startować na zawodach. Mam nadzieję, że w tym roku też wyjdą jakieś, uda mi się wyjechać na jakieś większe zawody. A masz już coś w planie? Coś podejrzewasz? Znaczy, mam do wyboru Mistrzostwa Świata tradycyjne w październiku. Mam do wyboru, czyli wybierasz, czy jedziesz? Jak to jest? Jeszcze się zastanawiam. Jeszcze się zastanawiam, ale bardzo bym chciała. Mam nadzieję, że to wyjdzie. I potem jeszcze są też Mistrzostwa Świata wushu w Singapurze. Juniorów właśnie. Jak oceniasz swoje przygotowanie do tych renomowanych mistrzostw, bo to są mistrzostwa świata, więc myślę, że tutaj długo przygotowywałaś się do tych startów. Tak, mam treningi 3 razy w tygodniu formy tradycyjne i 3 razy w tygodniu formy sportowe, więc myślę, kondycja na pewno jest. Formy już kilka lat robię te same, więc myślę, że technicznie też. A widać nastawienie psychiczne bardzo dobre, więc myślimy, że przyjedziesz z jakimś medalem. Dziękujemy serdecznie. Dziękuję.
Rock and roll.
zawodnik maratonu jarski przygotowuje się bardzo długo.
prowadzić zawodę. Zaczynaj, Mateusz! Kolejny zawodnik, Leszek Staszczyński, przygotowuje się Witold Wysoka. A do następnej walki przygotuje się narożnik czerwony Maria Zagra.